Siemaneczko kochani, witam was na moim kanale, ja jestem Marta i dzisiaj mam dla was troszeczkę coś innego. Kalendarz adwentowy, który znalazłam na Vinted, robiony przez panią własnoręcznie. Nie wiem, co jest w tym kalendarzu, tylko określiłam sobie cenę. Ten akurat kalendarz, który znalazłam, jest za 40 zł. Mam go tutaj w takich paczuszkach. O, mniej więcej tak to wygląda. Mam numerki na dole napisane. Nie wiem, co tutaj jest. Wiem tylko, że on jest kosmetyczny. Pozwoliłam sobie obciąć górę pudełka, żeby było wygodniej, żeby było lepiej widać. Ten kalendarz akurat mam za 40 zł. Mam kilka takich propozycji dla was. Ale dzisiaj akurat w tym filmie otworzymy ten kalendarz. Zobaczymy, jak można własnoręcznie zrobić sobie albo innym przyjemność w sposób takiego kalendarza własnoręcznie robionego. Dla mnie, mi się wydaje, że to jest bardzo fajna opcja. Można dostać różnie dostępne warianty, wiszące, stojące, nawet widziałam wariant w kształcie koszulki, kalendarza, do którego można coś pochować. My akurat zobaczymy takie kosmetyczne w różnych opakowaniach, więc dzisiaj to za 40 zł. Przejdźmy do oglądania. A więc tak ślicznie to wygląda. Każda paczuszka ma kokardeczkę, numerek, a więc zacznijmy. Szukam numerku 1. Tutaj jest numer 1. Tutaj akurat nie ma kokardeczki, tylko jest taka zawinięta wstążka. Mamy numer 1. A w numerku 1 chciałabym podkreślić, że ktoś to ręcznie robił. A w numerku 1 mamy maseczkę odświeżająco-detoksykującą z efektem shimmer, cytryna, ekstrakt z kwiatu pomarańczy. Myślałam, że to peel-off, ale nie, to nie jest maseczka peel-off. To był numer 1. Teraz szukajmy dwójeczki. Tu mamy dwójeczkę i tutaj jest taka właśnie ładna kokardeczka. Tak to ładnie wygląda. W numerku 2, aż szkoda otwierać, to jest nawet, to nie są nawet chyba woreczki, tylko to są takie ładne, tak ładnie ktoś zapakował. W numerku 2 mamy mleczko nawilżające Marcellia Lyles, ciężko mi to przeczytać, łamie mi się język. Bardzo sucha skóra, masło shea, słodki migdał, olejek arganowy. Jest to taka saszeteczka 8 ml. Fajnie. Teraz szukajmy numerku 3. O, akurat złapałam. Tutaj mamy akurat taką wstążeczkę. W numerku 3 mamy Cien, czyli to jest Lil. Maseczka oczyszczająca, nawilżająca z zieloną glinką. 10 ml. Szukamy numerka 4. Będziemy kopać. 17. 18. Lot of boring math later. 4. Tak wygląda. Tutaj tylko taką wstążeczką. Ślicznie to wygląda, naprawdę. W numerku 4 mamy, to jest chyba mydełko, albo taka tabletka do kąpieli, ale po dotyku wydaje mi się, że to jest takie mini mydełko. Tak, mydło. Co dziwne, jest napisane, że to jest Beach Hotel Soap. Z mydełko z hotelu mamy tutaj. Czwóreczce, to teraz jedziemy piąteczkę. Piąteczka wygląda tak. Naprawdę śliczne są te opakowanka i widzę tutaj zaklejone na gorący klej. W piąteczce mamy brokat do paznokci, taki kolorowy. W szósteczkę szukamy, gdzieś tu miałam, o jest, szósteczka. Też ślicznie zapakowana. Szkoda otwierać. W szósteczce mamy Be Beautiker, czyli nasza biedroneczka. Maseczka kremowa, wygładza oraz nawilża. Takie dwie saszeteczki i jest to z olejem, z opuncji i witaminami. Dwie saszeteczki po 8 ml. Siódemeczkę już widzę. Kolejny śliczny prezencik mini.
siódemeczce mamy też Be Beauty, botaniczna świeżość aloesu, łagodząca maseczka do twarzy. Tutaj nawet mamy z tyłu napisane 2 razy 8 ml, ale mamy jedną. No ale cóż, ktoś robił to. Kalendarz kosztował 40 zł, więc nie powinniśmy się spodziewać nie wiadomo czego. Szukamy ósemeczki. O, jest ósemka. Tutaj mamy ósemeczkę. Wszystko naprawdę ślicznie zapakowane. W ósemce mamy kolejną maseczkę z Lidla, Cien. Maseczka peel-off detoksykująca z aktywnym węglem, odświeża, matuje, redukuje pory. 8 ml, spoko. Dziewiątkę gdzieś tu miałam, już ją zgubiłam. Jest dziewiąteczka. W dziewiąteczce mamy cień. No to już nie jest fajne akurat. Niby cień jest nieużywany, ale z tyłu widać, że ktoś odkleił markę, cenę, jest cały poklejony, więc no nie wiem. Czy to jest fajne? Oprócz tego, że jest ładnie zapakowane. Dziesiątki szukam. A jeśli podobają Wam się moje filmy, zachęcam do zostawienia komentarza, łapki w górę, subskrypcji, bo coraz bardziej zbliżamy się do rozdania, coraz nas więcej. Tutaj mamy dziesiąteczkę. W dziesiąteczce już widzę tutaj Rossmann i Sana. Maseczka peel-off. Poprawia wygląd skóry, aloes, ekstrakt z brzoskwini, skóra normalna, mieszana. 2 razy po 8 ml, dwie takie maseczki. Ja akurat bardzo lubię maseczki peel-off, żeby wziąć, usunąć taki martwy naskórek. Nawet są dobre, jeśli nie są mocne. To była dziesiątka, teraz szukamy jedenastki, tu mamy dwunastkę. O, coś innego, jedenastka, taki mini prezencik. I mamy tutaj sól do kąpieli, 50 gram w takim małym woreczku. Pachnie tak, nie wiem jak to określić, ten zapach. Widzę, czytam tutaj, że jest to spa, retrint, coś takiego. Aha, to jest dystrybutor Rossmann, czyli to jest Rossmana. No spoko, akurat to spoko. Dwunastkę też gdzieś tu miałam. O, jest na wierzchu. Naprawdę, wszystko jest ślicznie zapakowane. Dużo pielęgnacji. No i znalazłam tutaj pędzelek. Mini, mikro pędzelek. Taki języczkowaty, fioletowy. No okej. Okay. Pędzelków nigdy nie za wiele. Szukamy trzynastki. Piętnastka, siedemnastka. Jest trzynastka. Takie maleństwo. W trzynastce mamy gumkę, naszą nieszczęsną, sprężynkową gumeczkę czarną. Teraz to była trzynastka, teraz szukamy czternastki. Osiemnastka. Jest czternastka. Z kokardeczką kolejna. Staram się szybciutko otwierać. I tutaj mamy kremowy żel pod prysznic. Marseille Lysles. Nie umiem tego wymówić. Tego co wcześniej. Taka mała próbeczka, 10 ml. Spoko. Jeśli słyszycie jakieś dźwięki, to usza. Standardowo lubi nagrywać ze mną. Piętnasteczka. Tak oto wygląda. W piętnastce mamy shower gel deluxe, 25 ml. Pozwolę sobie powąchać. Jakiś owocowy. Coś owocowego. To była piętnastka. 23, 20. O, i jest szesnastka. Tak wygląda. Kolejne pięknie zapakowane pudełeczko. W szesnastce
mamy Express Mask. Odżywienie, miodowa maska głęboko odżywcza, 8 ml, perfekta. Jedziemy dalej, 17, troszkę większa. Pani Usza mnie ogląda. W 17 mamy kolejny produkt, 25 ml balsam do ciała z tego Deluxe. 18. W 18 mamy odżywkę marki Arte. Pierwszy raz coś takiego widzę. 30 ml odżywka do włosów. Pierwszy raz widzę i słyszę o tej marce. Szukamy 20. Jest 20, większy kartonik. W 20 znalazłam kartonik, a w kartoniku jakby mogłoby się obyść bez czego? Bez balsamu do rąk. Tym razem Eveline Cosmetics Banana Care, wygładzający balsam do rąk Mango Kokos Masło Shea. Jest tutaj 50 ml. To był 20... O kurczę, ominęłam 19, sorry. Teraz widzę. To wróćmy do 19. W 19 mamy folię do paznokci, taki mały kawałek folii, bez komentarza. 20 była, 21. 21 wygląda tak. W 21 wracamy do marki Cien. Jest to Oli Care maseczka z drogocennym olejkiem z makadami kokosa arganu. Intensywna odbudowa do włosów suchych. 20 ml. 22, wygląda tak. 22 mamy kolejny balsam do ciała tej marki Arte. 23 mamy Neon Vibes maska peel-off, zwężająca pory. Pierwszy raz widzę taką maseczkę, ale to nasza chyba, w Polsce kupiona, bo wszystko jest po polsku. 8 gram. I ostatnie okienko, najważniejsze. Okienko 24. Przypominam, że ten kalendarz miał być kalendarzem kosmetycznym, czyli miał być pielęgnacyjno-kosmetyczny. Znaleźliśmy tutaj jeden cień i pędzelek, z czego cień wątpliwej jakości, więc zobaczmy, co jest w 24. I w 24 mamy, moi drodzy, pomadkę. Pomadkę w pomarańczowym kolorze. A więc to cały kalendarz zakupiony za 40 zł na Vinted. Spodziewajcie się jeszcze kolejnych opcji. A tymczasem dziękujemy Wam bardzo razem z Uszą. I zapraszamy do kolejnych filmów oraz do subskrypcji mojego kanału. Cześć!